Kinga Zawodnik, polska prezenterka telewizyjna, zdobyła popularność dzięki programom takim jak Pierwszy Raz Kingi i Dieta czy Cud w TVN Style. Na przestrzeni lat Kinga przetestowała wiele sposobów na odchudzanie przed kamerami, jednak ostatecznie zdecydowała się oddać swoje zdrowie w ręce lekarzy i przystąpić do operacji bariatrycznej. W lipcu 2023 roku była już po zabiegu i po czterech miesiącach schudła aż 30 kg. Kinga Zawodnik nie ukrywała że musi całkowicie zmienić swój styl życia, a operacja miała swoje minusy. Jednak dziś jest dumna z postępów, które zrobiła. Gwiazda pokazała swój brzuch na Instagramie, prezentując efekty swojego odchudzania. Straciła już ponad 50 kilogramów. Nie wstydzę się swojego brzucha. Wygrałam zdrowie. Może dla kogoś nie wygląda idealnie, ma fałdy, blizny pooperacyjne, rozstępy, ale jest mój. Niczego nie żałuję i z radością patrzę w przyszłość. Dziękuję. Wy wiecie, napisała Kinga zawodnik na Instagramie. Pod postem pojawiły się komentarze, zarówno te o pozytywnych, jak i negatywnym wydźwięku. Ale po co? Po co to pokazywać, komu ma się zrobić lepiej? Sama schudłam 50 kilogramów, ale tego nie zrozumiem, nie wstydzić. O fój, jak to wygląda, tu nie chodzi o wstyd, pisali niektórzy internauci to jakieś fake konto, któremu nawet nie można odpowiedzieć. Próbowałam. Ale nie zamierzam kasować tego komentarza. Niech wstydzi się ten, co opisze, odpowiedziała Kinga Zawodnik na drugi z krytycznych komentarzy. Inni byli pod wrażeniem przemiany. Szacun dla tej pani, trzeba pokazywać, że ciała są różne i każdy powinien akceptować swoje niedoskonałości. Podziwiam panią za pani odwagę i determinację w dążeniu do celu. Co do wyglądu, zawsze była i będzie pani piękna niezależnie od wagi, ma pani niesamowity uśmiech i poczucie humoru, brawo za odwagę. Czytamy. Kinga zawodnik nie ukrywa, że po wielu miesiącach od zmniejszenia żołądka nadal odczuwa dyskomfort, a samopoczucie czasem pozostawia wiele do życzenia. Jednak uparcie idzie do przodu i chce osiągnąć cel. Nie jest mi lekko. Bywają dni, że nie mam siły wstać z łóżka. Zdarza mi się płakać do poduszki, zdarza mi się zgrzeszyć. Są dni, kiedy nic nie mogę przełknąć, kiedy wypicie jeden litra wody to wyzwanie. Mam ogromne wahania nastroju. Hormonalnie organizm próbuje się ustabilizować. Uczę się nowego, mniejszego ciała. Jest to bardzo trudne. W głowie mam czasami natłok różnych myśli. Nie użalam się nad sobą, tylko mówię, jak wygląda rzeczywistość, a nie piękne cukierkowe Instagramowe życie. Pisała Kinga Zawodnik w jednym z postów na Instagramie. Choć niektóre komentarze były krytyczne i negatywne, Kinga Zawodnik nie przejmuje się nimi i pozostaje dumna z podejmowanych przez siebie decyzji. Jej transformacja jest dowodem na to, że każdy może zmienić swoje życie i osiągnąć swoje cele, niezależnie od wyglądu czy wagi. Kinga zawodnik pokazała, że odwaga i determinacja są kluczowe w procesie transformacji i akceptacji samego siebie. Jej historia stanowi inspirację dla wielu osób, które walczą ze swoimi kompleksami i dążą do poprawy swojego zdrowia i samopoczucia.